przynajmniej przez tydzień czy przez dwa tygodnie Mariusz będzie wyłączony. No tu mamy właśnie kontuzję Mariusza Wlazłego. No, to jest ta naprawdę niezwykle nieprzyjemna kontuzja siatkarska, potworny ból. Niektórzy porównują ból z porodem u kobiet, natomiast... Tego nie doświadczymy. Tego nie wiemy, nie doświadczymy, natomiast no jedno jest pewne, przy takim skręceniu no szanse gry w jutrzejszym meczu Mariusza są minimalne. Tu widać jak tego tak, tutaj przeskoczył na drugą stronę Węgier, a przynajmniej tak, postawił stopę na linii środkowej. I Mariusz niestety jako zawodnik, który skacze wysoko, wyżej, spadł później i opadł nieprzyjemnie całym ciężarem ciała na tę nogę i podkręcił. To jest nieprzyjemna sprawa, ale jak mówię, to była pewna konsekwencja chaosu, który się wdarł w grze naszej drużyny. No, widzieliśmy różne sytuacje, jakieś dziwne przebijanki, jakieś kiwnięte piłki w jedną, w drugą stronę. No, coś jak nie nasza drużyna po prostu. Dwa pierwsze sety, wyraźna, spokojna gra, przewaga, no bez problemu jak gdyby wygrywamy. Tym bardziej, że Węgrzy grali no, naprawdę bardzo, bardzo źle. No. Jak pozwolisz, no być może mamy teraz połączenie z trenerem, drugim trenerem polskiej reprezentacji. Gratulujemy zwycięstwa, jest 3-1, jesteśmy w finale, panie trenerze. Przede wszystkim co z nogą, co z kostką Mariusza Wlazłego? Dziękuję bardzo za gratulacje. Na razie nie wiemy, jaki jest stan skręconej kostki. Myślę, że to jest tylko skręcenie, a nic bardziej poważniejszego. Mariusz pojechał z naszym lekarzem do szpitala, będziemy wiedzieli za jakiś czas, jaki jest stan jego kostki po prześwietleniu. A jak ocenia pan, panie trenerze, to dzisiejsze spotkanie? Dwa pierwsze sety naprawdę świetne. Pierwszą partię, powiedział Wojtek Drzyzga, wygrał w zasadzie sam Mariusz Wlazły, bo rzeczywiście genialna dyspozycja w tej pierwszej odsłonie. No ale ten trzeci set jakby odświeżył nam te niestety nieprzyjemne wspomnienia z Rosji, z Mistrzostw Europy. Przypadek? Ja bym powiedział, że nie dwa sety, a półtora sety.